60, a 85, 90, ale leci. O kurde, 106, a 111, 114, o kurde, 126. No to teraz o. Już koniec? 127. A trzyma się. Ja cię sunę. O. Trzyma się cały czas. Niech idzie. Nie, nie. Nie odpuszcza. Come on, go away. Go away. O, słabnie. W ogóle dla Oli Skurcze. 50 już. Nie. 45. A 90. O, rekord będzie. Możesz fucking. Nie, po prostu maksymalna skala to 127. Nie wiem, bo jest poza skalę, bo maksymalnie to 127, nie ma wyższego. Co to jest za słaby sprzęt? O, odpuszcza. Czekamy teraz na lek przeciwbólowy. Zaczyna się. Zaczyna się. Jak Olcia samopoczucie? Teraz widzę. Dobrze żyć. Żyjesz w ogóle? No ale trzeba przyznać, że jest. Idzie Skurcz. Idzie Skurcz, więc może. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani Olciu. Jak się pani czuje? Super. Naprawdę dobrze. Zostałam znieczulenie, jestem troszeczkę otumaniona. Usta masz suche, idę po wodę dla ciebie. No. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Au. Witam państwa. Poród to bardzo... Poród to bardzo fajna rzecz. Naprawdę, bardzo fajna. Wiecie co, najgorsze jest to, taka niemoc, że ja nie za bardzo mam jakikolwiek wpływ na to, żeby ją bolało, znaczy żeby ją nie bolało. Nie, to jest wideo. Olcia teraz jest po tym znieczuleniu takim i czuje się zdecydowanie lepiej, bo wcześniej dosłownie nie było z nią kontaktu. Była no dla mnie niemiła. No fajnie, nie? No fajnie. No fajnie. Wolę tą panią Anetę niż panią. No tak myślałam. Anetka jest super. Olcia teraz idzie sobie spać. Ja też idę spać, bo akcja się zacznie pewnie gdzieś za około godzinę, dwie. Taka bardziej poważna, więc Olcia teraz zbiera siły i zmykamy. Zobaczcie, Olcia już jest... No, nie nagrywaliśmy tego, ale no było naprawdę źle. Tak, nawet jak na wózku Kamil mnie wiózł, to na tym wózku też byłam na czworaka. To prawda. To była bardzo dziwna sytuacja. Ja nawet nie wiem, ja wiem, że mamy piękny pokój, ale ja go ledwo widziałam, bo po prostu wiem, że jest piękny, ale... To ja idę zaraz pokazać, jaki mamy pokój. Dobrze. A w ogóle, a tutaj sala wygląda w taki sposób. Bardzo ładna sala. Za oknem, no nie, za oknem akurat nic nie ma ciekawego. Ale jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo miłe panie są. Coś bym sobie zjadła, ale pewnie nie mogę już. Chyba nie możesz, chyba nie możesz. Nie. Ja idę coś sobie zjemy. Wiesz co, jak już zanim pójdę.
idziesz potem mój telefon, to podałbyś mi proszę wody? Tak, jasne. Już idę. Proszę bardzo. Dzięki bardzo. Woda dla panienki. Ja już jestem bez maski, więc mogę was trochę oprowadzić po pokoju. To jest nasz pokój. Tam są drzwi wejściowe. Tutaj mamy łazienkę, jest prysznic, kibel. Jak to w łazience zazwyczaj. Mamy dwie kanapy. Tu jest jedna kanapa. I tutaj jest łóżko, na którym będzie Olcia spała. Tam jest łóżeczko dla Dzidzi. A tutaj jest drugie łóżko. Widok z okna. Widok z okna jest na parking. Ale tam dalej są drzewka, więc też jest fajnie. Mamy telewizor, ogólnie jest bardzo tutaj, bardzo ładnie, bardzo tak estetycznie. Taki, no, wygląda jak taki pokój po prostu hotelowy. Jestem już w pokoju z Olcią. Olcia, co ty tam tak leżysz? Skurcz mam chyba. Olcia ma skurcz. Teraz jesteśmy sami i czekamy. Już jest coraz bliżej, ale jeszcze taka, wiecie, taka pełna akcja się jeszcze nie rozpoczęła. Tak jak widać, na razie jest luzik. No to tatusia podobna. Ale tak pół na pół. No pewnie. Śliczna jesteś, dziewczyna. Zaraz cię zaobrączkujemy. Musia. Młodzidzie. Ojoj. Pośpiewaj, bo my chcemy, byś w tych pierwszych minutach ładnie śpiewał. Pięknie śpiewa. Nie wiem, jak to było. Co to się wydarzyło? Coś nie chciałaś wyjść, co? To jest. Zaraz. Dziękujemy. Jakie ma włosy? Ciemne. Ach, ciemne chyba. Na razie jej nie będę ubierać, tylko damy ją mamie w czapce i skór, dobra? Przytulimy, o. Teraz córeczka, o, na pani, może sobie tutaj ponarzekać. Położymy ją, o, jak żaba. Zaraz ją okryjemy od góry. Mama ją grzeje od dołu, dobrze? Uwaga, trzymamy maluszka. Zabrać łapkę. O, właśnie, musimy ją okryć. Dziękujemy. I następna pielunia. Uwaga, mama. Super. Dawaj, nuzie okryjemy. Dziecku. Licznie. No i dobra. Niech sobie tam poopowiada pani, co to jej się wydarzyło. Uśmiechasz się do mnie? Nie wiem. Jak się spokojowa, co? Króczko. Ale nogi ruchliwe jak w brzuchu, może tak? Ojejku. Daj się. Nie zachłysnęła się czymś tam? Nie, wszystko dobrze. A, dobrze. Ładne dziewczyny, tak, patrzymy, jak mążek jest różowy. Może płakać, a nie musi. Ojej. Wszystko. Znaczy, tu chodzi o to zmęczona, tak jak żeśmy mówili. Czyli żebyśmy ją szybko zabrali, żeby szybko zareagować i w przeciągu wszystko wróciło. A to się okaże, co to będzie. Na razie póki co jest dobrze. Kupkę zrobiła. Czy będzie grzeczna? To się jeszcze nie wiem. To ona tam tak prezentuje. Pani, o, to jest kurczaka. Jak ktoś się zje z dzieckiem, to się robi kolor śliwki. Okej. Okay. Czy nie oddycha? Ale ty jesteś ruchliwa dziewczyna. Tak jak w brzuszku.
dbamy o to, żeby jej było ciepło. Czyli pani ją pokrywa od góry ciałem, że jest pani. Dobrze? Wziąłbyś troszkę. Co panie tam robią? Co? Czyżby to było jakieś karmionko? Co to za stworek tam jest? Spróbujemy sobie troszkę zjeść. Tatusia najlepiej. Śpi słodziutko sobie. Teraz tak całkowicie zasnęła, nie rusza się. Po prostu sobie śpi. A co to tutaj panienki robią? Leżymy. Leżą i sobie śpią. Dzidzia już się nauczyła jeść z piersi mamy. No, ale już wcześniej w ogóle nie jadła, już teraz już je. Fajnie. Ile jesteśmy po porodzie już godzin? Nie wiem, która godzina. Jakaś 18? No to już 7 godzin. Ale leci tutaj strasznie szybko ten czas. No. O, co myszko jestem? Myszko. Dzień dobry. Także słuchajcie, my jesteśmy nadal w szpitalu. Jeszcze zostajemy jedną noc, jutro wracamy do domku. I taki będzie kolejny film, będzie to nasz powrót do domu. Zobaczycie, jak Lyra pozna Satiego. Jesteśmy zmęczeni. Niunia, słuchajcie, przespała całą noc. Spała nie ze mną. Całą, ze mną spała. Spała z tobą. Ona przy tobie się bardzo uspokaja. No, Olcia jest mega wyczerpana, bo jednak poród, no też nie oszukujmy się, no nie był łatwy. Był ciężki naprawdę. No i Olcia tam, no wiadomo, teraz sobie po prostu odpoczywa, więc jak Niunia płakała i Olcia była zmęczona, to po prostu ja wziąłem ją do siebie na łóżko. Zrobiłem jej tam posłanie obok siebie. I sobie przespała całą noc, słuchajcie, w ogóle nie płakała, nic. Teraz ją musieliśmy jeszcze zawieźć na oddział dla noworodków, bo tam mała taka komplikacja była, ale taka naprawdę delikatna. No i tutaj jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Czopek przeciwbólowy przyniosłam. Znowu? O. To dobrze. Dobrze, dobrze. Będziemy panią faszerować tutaj przeciwbólowymi. Dzięki. No także tego, nie? Czopek. Niunika się budzi trochę. Moje małe. Ale tylko na chwilę. No dobrze. No to co? Czekajcie, a propos informacji, kiedy następny odcinek będzie oczywiście na naszym Instagramie, więc wbijcie. Bo jeszcze nie wiemy, kiedy nam się uda to zmontować. Jesteśmy zmęczeni, niewyspani, ale jednocześnie mega szczęśliwi. Co tam? A co to za malutka rączka? Jakie ma paluszki słodkie. A tutaj stópka. Stópka. Mała stópeczka. O! Niedobry tata troszkę płaskotał. Przepraszam, już nie będę tak płaskotał. Śpi sobie.